Dzień dobry Państwu. Nazywam się Igor Jankę. Po kilku latach wracam do dziennikarstwa. Zapraszam Państwa do słuchania i oglądania mojego autorskiego podcastu Układ Otwarty. Chcę, by różnił się on od tego, co dominuje w polskiej debacie i polskich mediach. Żyjemy w trudnym czasie. Podziały rosną, polaryzacja ciągle postępuje, a im bardziej nasila się walka między dwoma obozami, tym mniej jest przestrzeni do rzetelnego opisywania rzeczywistości. Dominują partyjne i ideologiczne przekazy. Ludzie zamykają się w swoich bańkach. Ja chcę wyjść poza tę plemienną wojnę. W tym programie nie będę ani o nic walczył, ani do niczego przekonywał, a jedynie próbował zrozumieć, co się dzieje wokół nas. Jaki ma być układ otwarty? Przede wszystkim uczciwy, niezależny, nie idący na skróty i, mam nadzieję, ciekawy. Program otwarty dla różnych osób, różnych poglądach i różnych problemów. Chciałbym pokazać naszą rzeczywistość w całym jej skomplikowaniu i różnorodności. Skąd nazwa? W chemii układ otwarty to taki, który może wymieniać z otoczeniem materię i energię. W tym programie będziemy wymieniać między sobą wiedzę płynącą z różnych stron. Słowo otwarty jest tu kluczowe. Kto za tym stoi i kto za to płaci? Układ otwarty to tylko ja, Igor Jankę i moi współpracownicy. Nie ma żadnego innego właściciela czy ukrytego sponsora. W tym programie nie będzie żadnych ukrytych treści marketingowych, ani biznesowych, ani politycznych. Pierwsze odcinki będę finansował sam z własnych oszczędności. A to, czy program się utrzyma, zależy od Państwa, od tego, czy będziecie chcieli go słuchać lub oglądać. I czy znajdzie się grupa osób gotowych wspierać ten program. Osoby chętne, zapraszam do wspierania układu otwartego za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Ale przede wszystkim zapraszam Państwa do oglądania i słuchania układ otwarty. Zapraszam serdecznie.